Porozmawiam sobie o tym, czy jest alternatywa dla Clouda. Ja nazywam się Dariusz Schluber, jestem właśnie w BrainHubie jako Solution Architect oraz DevOps Engineer. No, troszeczkę lat się przewinęło. Jestem w branży w zasadzie od czasu, jak powstał AWS. Także troszeczkę latek minęło. W sumie mają 20 lat, jak powstali, tak samo jak ja, że rozpocząłem swoją karierę. Przejdziemy sobie troszeczkę właśnie od strony historii moich doświadczeń, jak to się rozwijało, jakie problemy były i w zasadzie, które się dalej pojawiają. Potem porozmawiam sobie, jakie są potencjalne alternatywy dla clouda. Plusy, minusy, kiedy można przejść na inne rozwiązanie i czy warto. No i potem sobie my się porozmawiamy odpowiem na wasze pytania. Ogólnie rzecz biorąc, kiedyś, dawno temu, deployment był zupełnie inny. W chwili obecnej, tak tutaj Michał wspominał, mamy pipeliny, CI, CD i wszystkie inne rzeczy. Na początku, jak ktoś tworzył kod, no to tworzył sobie to niekoniecznie na Linuxie. Linux był dla osób, które no, są geekami, które lubią sobie spędzić czas, aby wziąć, zainstalować przeglądarkę przez terminal i sprawdzić w ogóle, czy to działa. Spędzić 20 godzin debugując, dlaczego interfejs sieciowy no, nie odpowiada albo w ogóle nie istnieje. No i często właśnie patrzenie przez deweloperów na konfigurowanie serwerów, tutaj mówimy głównie o serwerach Linuxowych, nie mówimy o serwerach typu na przykład Microsoft, bo to troszkę inaczej wyglądało. To tutaj, no nie, nie chciałem się. Dlatego w tym momencie korzystałem z takich rozwiązań, nie wiem, standardowo pisząc no, czasy 2004, 2000, powiedzmy nawet 2012, zresztą do tej pory. Mamy PHP, który był XAMPP, WAMP i tak dalej, które można było uruchomić na dowolnej platformie, szybko mieć podstawowe środowisko i sobie tworzyć kodzik. No a potem następnie oczywiście, bo trzeba to gdzieś wrzucić na serwery. W związku z tym zgłaszaj się do sysadmina, do OPSa i mówili, wiesz co, postaw mi serwer, wgraj mi jakieś tam rzeczy, trzeba to zdjąć, zdeployować. No i czekają. I tak patrzyli na tego admina, że no, coś tam jakieś czary odprawia. No oczywiście na jednym serwerze stawiało się wiele aplikacji. No każda aplikacja wymaga innych bibliotek. No i pojawia się pewien problem, wielki bajzel zależności. Okazuje się, że skonfigurowaliśmy zgodnie z wymaganiami, dodaliśmy te biblioteczki. Oczywiście daliśmy również naszym kochanym deweloperom dostęp do serwera, żeby wgrali te pliki. Można się śmiać, ale ostatnio się zdziwiłem, ale nadal FTP jest używany i to przez wiele agencji reklamowych. Dalej wygrywają FTP, nawet nie SFTP. No ale dobra, wgraliśmy to, wgrali. Ich aplikacja działa, ale inne nie. Bo okazało się, że jednak w zależności no, został popsuty. A i to był standard. To był standard, jak się to deployowało. Potem siedziało się, analizowało się, dobra, która biblioteczka, a z którą biblioteczką się kusi, a jak to wyizolować i tak dalej. Oczywiście odpowiedzi deweloper, ale u mnie działa, to czemu u Ciebie nie działa? No i oczywiście tutaj stopniowo, wraz z rozwojem technologii i innych rzeczy, pojawiły nam się kolejne rozwiązania, na przykład właśnie wirtualne maszyny. Wirtualne maszyny to był taki game changer. Game changer, który pozwolił nam fajnie sobie izolować środowisko. Pozwalało nam skalować aplikacje. To, o czym tutaj też Michał wspominał, że właśnie chodzi właśnie o rozwiązanie cloudowe. Tak naprawdę rozwiązanie cloudowe w dużej mierze bazują właśnie na tej wirtualizacji. I każda wirtualizacja, no to każda wirtualna maszyna to osobny obraz. Nie musieliśmy na nowo konfigurować wszystkiego. Mieliśmy gotowe ISO. Dziękuję, odpalamy. Doinstalujemy sobie jakieś dodatkowe narzędzia. Ponadto backup jest też uproszczony, sobie zrobimy szybciutko snapshoty. Jeśli potrzeba nam zasoby, na przykład mamy na VM-ce bazę danych, nagle nam RAMu brakuje, no co za problem, snapshocik, odpalamy sobie nową VM-kę z więcej ilością RAMu, więcej procesora, odtwarzamy snapshota, dziękuję, możemy dalej działać. No oczywiście też możliwość utrzymywania high availability, ponieważ możemy sobie na przykład uruchomić to w kilku data center, na przykład tą samą VM-kę. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać o znowu storage'u, żeby był dostępny i też replikowany, czy baz danych. No i kiedyś oczywiście tak sobie to konteneryzowaliśmy już przyzwyczajenie, nie? Teraz wszystko konteneryzujemy. Robiliśmy sobie VM-ki i wrzucaliśmy do VM-ki różne aplikacje. Ale oczywiście te aplikacje
no nie zajmowały i nie zużywały non-stop tych zasobów, które były przydzielone w IMC, bo przed Covitoa maszyn przydzielamy na przykład ileś tam VCPU, przydzielamy tam ilość RAMu i ten RAM jest przydzielony. I teraz kwestia jest taka, że stwierdzono, no dobra, no ale przez wiele czasu to taczy się jak nadal, no w zasadzie mieli powietrze, tak, bo te aplikacje nie chodzą cały czas, nie cały czas obciążają to w 100%. No i zaczęto robić oczywiście overselling, z którym się możecie bardzo często spotkać i różni prowajderzy ten overselling robią na różnym poziomie. Nie będę robił antyreklamy, chociaż mieliśmy kilka wirtualek u jednego providera i u drugiego o podobnych parametrach. Trzeba powiem, różnice wydajnościowe były olbrzymie. Overselling prowadzony przez jednego providera był tragiczny. Były, że powiem, rzeczy kolejkowane i no, czas odpowiedzi bardzo długi. Ale okej, okay, więc był overselling, żeby po prostu wykorzystać te zasoby. Więc na jednej maszynie, powiedzmy, byliśmy w stanie fizycznie dzieląc, powiedzmy, wątki, postawić 20, a stawiało się karty 200. No ale oczywiście jesteśmy leniwi, nie chce nam się za każdym razem przyklikiwać tego ręcznie, w związku z tym właśnie pojawił się nam coś takiego jak Infrastructure as a Code, o czym również Michał wspominał. No i tutaj właśnie w 2012 roku nam się pojawił właśnie Ansible, którym mogliśmy sobie napisać ładnie właśnie playbooki, dzięki którym mogliśmy sobie szybciutko wziąć dosłownie jednym poleceniem skonfigurować rzeszę serwerów. Dołożyć serwery, skonfigurować, dodać dostępy, zabrać dostępy. Nie robić już tego ręcznie za każdym razem. Oczywiście tutaj też w 2012 roku AWS coraz bardziej się stawał popularny, bo AWS powstał w 2004, potem Google w 2006. Mówię o Google Cloudzie. Zresztą potem wyewoluowało od Google'a Kubernetes, który pozwala nam dosyć fajne rzeczy deployować i zarządzać. No i oczywiście mając właśnie już takie narzędzia, no coraz przyjemniej nam się pracowało. I tu już pojawia się sytuacja, no dobra, ale to może sysadmin jest nam potrzebny, który, bo może to nam to wziąć deweloper, zacząć patrzeć na ten kod. To jest w zasadzie warunki, jakieś tam odpalenia, jakieś parę skryptów. No to znowu idziemy dalej. Ewoluuje nam podejście. Staje się coraz bardziej popularne. Idziemy właśnie, pojawia się nam ten cloud, został spopularyzowany. I tutaj ja bym sobie to zdefiniował, co to jest w ogóle dla mnie cloud, bo moim zdaniem troszeczkę często jest to mylone pomiędzy providerem usług, powiedzmy, hostingowych, wirtualizacji, a cloudem. Dla mnie cloud to jest coś, co dostarcza Wam poza urządzeniami fizycznymi czy wirtualnymi maszynami również gotowe rozwiązanie, gotowe platformy. Czyli chociażby właśnie macie już od razu jakiś storage, macie object storage, macie jakieś narzędzie do zarządzania dostępami, czyli właśnie mamy te elementy właśnie. Mamy infrastrukturę, mamy platformy, mamy aplikacje. Czyli to jest jakiś już cały ekosystem, w którym możecie to uruchomić. Są prowajderzy, którzy dostarczają Wam serwer dedykowany, wirtualne maszyny, ale to nazywają cloud. Jak dla mnie to nie jest do końca cloud, to po prostu jest rozwiązanie, które pozwala Wam to wirtualizować. Co prawda są tam aspekty związane z tworzeniem klastrów, dzięki którym możecie sobie szybciutko te właśnie stawiać kolejne wianki i tak dalej. No i zawsze pamiętamy, że właśnie w cloudzie pod spodem tak naprawdę są konkretne maszyny. Do tej pory niejednokrotnie, jak z kimś tam rozmawiam, to nie jest z branży cloud. A, wrzucam cloud, a gdzie to leży? No nie wiem. I to też jest pewien problem, bo jeżeli nie wiemy, gdzie to leży, to w pewnym momencie podpadamy pod aspekty prawne. Jest, że żyjemy sobie w Europie, my tu powiedzmy jesteśmy świadomi o RODO i innych rzeczach, ale na przykład jeżeli mamy klienta ze Stanów Zjednoczonych, który wchodzi nam na rynek europejski. No dobra, zbiera dane, nie zbiera danych. Dobra, no to w jakim regionie musimy przechowywać dane? Na to musimy zwrócić uwagę. No i oczywiście jak właśnie cloud nam wszedł, to otrzyma się tak pewne obietnice. Pierwsza rzecz, prosty deploy. Bierzemy, wrzucamy kod, znamy Heroku, podajemy, nie wiem, repozytorium, szybciutko to się uruchamia. Mamy gotowe. Mniej sysadminów. W zasadzie możemy dać deweloperowi sobie wejdzie w platformę, wyklika sobie, uruchomi sobie, nie wiem, ECS-a, uruchomi sobie RDS-a, szybciutko podepnie. Może być, nie? Teraz się tak.
No, scalability, no to tutaj dużo wynika właśnie bardzo właśnie z tej wirtualizacji. To, co w zasadzie wirtualizacja nam dała, cloud to wykorzystuje, więc możemy to skalować horyzontalnie, wertykalnie, możemy w sposób również hybrydowy skalować, bo na przykład bazy danych potrzebują tak jak skalować sobie wertykalnie, a na przykład nasze aplikacje horyzontalnie, na przykład w rozproszeniu po różnych data center. Budżet? To jest bardzo dyskusyjny temat. Założenie było takie, że płacicie tylko za to, kiedy używacie dane usługi. I to jest poniekąd plus, poniekąd minus, ale to zaraz od tego to jeszcze potem dojdziemy. Na pewno w chwili obecnej jest to plus w kontekście, jeżeli bawimy się chociażby LLM-ami. Potrzebujemy szybko wziąć, uruchomić, uruchomimy, przetworzy, wyłączymy, nie płacimy. Oprócz tego mamy kwestię disaster recovery, mamy kwestię backupów. No, powiedzmy, ściągamy z siebie tą odpowiedzialność. Oni mówią, OK, jeżeli skonfigurować sobie, że robią się snapshoty, że robią się backupy, my o to dbamy, aby te dane nie znikły. Więc zrzucamy z nas odpowiedzialność. No i również właśnie ten maintenance, czyli właśnie nie musimy u nas zatrudniać bezpośrednio tych sysopsów, którzy będą pilnowali tej infrastruktury, że to wszystko działało. Tam gdzieś u nich w cloudzie są inżynierzy, którzy będą dbali, aby to wszystko działało i hulało jak należy. I tutaj trzeba uważać, bo niejednokrotnie też narzędzia, które poznacie, dostaniecie na przykład od danego usługodawcy chmurowego, to teraz, żebym nie przekręcił nazwy, to było Data Migration Tool, coś takiego od AWS-a, związane z migrowaniem baz danych. Chodzi o migrację Postgresa z wersji jednej do drugiej i mieliśmy taką sytuację, że analizowaliśmy to, była taka duża baza do przeniesienia. Nie, to nie pójdzie z obietnicami, że zero downtime. Ponadto może być sytuacja taka, że stracicie dane. Ale to trzeba dokładnie przejrzeć. Także nawet jak macie tule, które mówią, a macie gotowe, nie przejmujcie się, jeden klik macie z przygotowane rzeczy. Nie. Zawsze backupy, weryfikacja, zanim co zrobicie. No i oczywiście również security. I tutaj też są pewne plusy, ponieważ powiedzmy oni biorą na siebie tę pierwszą jakby falę ataków, starają się nimi walczyć, te DOSy i inne tego rozwiązania, ale również certyfikacje rozwiązań. Czyli mianowicie przejście przez ISO, przejście przez SOC 2. No i oczywiście, tak jak wspominałem, daje nam możliwość szybkiego eksperymentowania z nowymi rzeczami. Na przykład mam w chwili obecnej właśnie nasze LLM-y. Możemy szybko wziąć, uruchomić sobie, sprawdzić, jak to funkcjonuje. Możemy sobie na przykład pomyśleć o trenowaniu naszego własnego modelu, ale właśnie w krótkimi jakimiś elementami. Zebraliśmy dane, douczamy, wyłączamy infrastrukturę i tak dalej. No i tutaj co z tych obietnic zostało spełnione? Skalowalność, ale to jest miecz obusieczny. Mianowicie przez to, że możemy łatwo skalować, dochodzi do sytuacji takiej, że jeżeli mamy jakiś bottleneck, no to właśnie jest kwestia, kurde, wiecie co, ale to może taniej jest nam dorzucić po prostu kolejne zasoby, zamiast wziąć i poprawić, optymalizować nasze aplikacje. I to jest standard. Dopiero gdy już okazuje się, że już jest to drogie, to może, zobaczmy, to jakby to poprawić. A więc fajnie, możemy skalować, ale pytanie, jaki jest powód tego skalowania. No i to właśnie nam daje tą możliwość zabawy naszymi nowymi zabaweczkami, innowacja, testowanie rozwiązań, sprawdzenie na przykład, czy wydajność na przykład właśnie, nie wiem, jednego rozwiązania jako bazy danych, czy to będzie funkcjonowało. No i to co wspomniałem odnośnie security, no to mamy sporo już certyfikacji za sobą. Bo mianowicie chociażby związane chociażby z dostępami, mamy nie wiem, AWS-ie i IAM-a, mamy również wszystko przejście przez SOC 2, czy chociażby właśnie nasz ISO. To jest pewien plus, ponieważ musimy sobie zdecydować, dla kogo tworzymy oprogramowanie. Mamy niejednokrotnie sytuację, że nasi klienci, konkretne branże są obostrzone pewnymi restrykcjami prawnymi. No to jest branża medyczna, branża finansowa, prawna. Tutaj musimy przechodzić pewne audyty. I to może nam pomóc. To nie rozwiąże, że nie musimy przejść tego audytu. To może nam pomóc przyspieszyć ten proces przejścia audytu. Ponieważ to jest tylko ich rozwiązanie, jakby certyfikowane.
Teraz pytanie, jak my to zaimplementujemy, jak my to skonfigurujemy. No i co, to poszło źle? Miałeś prosty deployment, mało rzeczy do uruchomienia. No dobra, no to uruchomimy sobie jakąś rzecz. Oczywiście mamy rozwiązanie, nie wiem, w AWS-ie typu AppRunner, które szybciutko uruchomimy, do tego sobie dorzucimy domenę na Route 53, do tego dorzucimy sobie jakiś certyfikat, no okej, nie ma tylko jeszcze dużo. Ale dochodzi coraz więcej rzeczy. Więc to nie jest już taka jeden klucuszek do dorzucenia. No i miało być mniej specjalistów, mniej osób, które będą potrzebne, żeby to uruchamiać. Deweloperzy sobie to mogą coś zrobić, skonfigurować. No niestety tak nie jest. Tutaj śmieję się, że cloud providerzy sobie genialnie zbudowali kolejne źródło dochodu. Mianowicie certyfikujemy się, ponieważ chociażby pierwszą rzecz, którą się uczycie pracując z cloudem, to jak ustalić budżety i alerty i limity. Bardzo łatwo można je przekroczyć i można naprawdę z pięknym rachuneczkiem się obudzić następnego dnia. Z doświadczenia tutaj bardzo trzeba uważać, właśnie chociażby odnośnie budżetu, to jest to, że to z własnego doświadczenia. Macie w sobie klienta, fajnie sobie budżetujecie rzeczy, podliczycie koszty, mniej więcej jaki jest tam ruch, wszystko fajnie, ustawicie sobie fixed price z klientem. Ale klient otrzymuje duże zlecenie i nagle ruch się zwiększa, a to są tylko duże pliki projektowe przerzucane na S3. No, popatrzcie sobie na koszty transferów. No, zamiast 2000 macie zapłatę 20 tysięcy. To jest z życia wzięte. I uważajcie na takie rzeczy. Dlatego mówię, pierwsza rzecz to jest praca, to jest ustawienie budżetów. No ale dobra, no i kwestia jest taka, że coraz więcej tych narzędzi. AWS ma te cudne różne nazwy, które się pojawiają, Neptuny, Lambdy i tak dalej. I aby to wszystko zrozumieć, jak to funkcjonuje, co z czym jeść, no to trzeba wyszkolić kolejne osoby. No i tu wiadomo, zamiast tych adminów ubywać, zaczyna nam pojawiać się tak zwanych cloud inżynierów. No i to, co wspominam właśnie odnośnie budżetu. Nie, tutaj się mówię, jak macie projekt, dobrze zbudżetujcie. Dobrze patrzcie, co przechowujecie, ile tego przechowujecie. Oraz, to jest temacik z maja tego roku, okazuje się, że płacicie nawet za próbę dostępu nieautoryzowaną do swoich zasobów. Nie wiem, czy to już załatali. Jeżeli wyciekł Wam adres ARN do Waszego bucketu, nazwa, bo to jest unikalna nazwa w ramach całego clouda AWS-owego, nie nawet regionu, całego clouda, to jeżeli ktoś będzie tego dobijał, to za to płacicie. To jest przykład, że ktoś się obudził następnego dnia z rachunkiem nam $1300, tylko 1 miliard requestów było do S3. A powodem było co? Testował sobie jakieś tam rozwiązanie, nazwał sobie tak akurat bucket, jak nazwa jakaś tam testowa w jakimś narzędziu, nie podaje dokładnie, które narzędzie. No i inni, którzy instalowali to narzędzie, standardowo biło do tego adresu. No i piękny rachuneczek. Możecie sobie poczytać o tym, polecam. Bardzo fajny use case. Załatali. To dobrze. A tam w ogóle była dość ciekawa właśnie z tym historia. Oprócz tego security, nie? Mamy certyfikację, mamy ładnie spełniane kryteria przez narzędzia, ale nadal po naszej stronie jest to security. Znowu sytuacja, akurat tutaj też w przypadku S3-eczki. To jest link, później możemy Wam podesłać gdzieś ten link. Myślałem, że otworzę przeglądarkę. Możecie zobaczyć całą listę podatności i sytuacji wycieków. To jest 2022, ale są też nowsze, gdzie wystarczy właśnie mały błąd. Sytuacja chociażby, stawiacie jakąś prostą infrastrukturę, standardowo stawiacie sobie VPC, stawiacie sieć publiczna, prywatna, stawiacie sobie bazę danych, kurczę, wtepniecie ją do sieci publicznej. No to życzę Wam powodzenia, bo za chwilę będą ataki i próby wejścia na bazę. No i oprócz tego to, co jak dla mnie największym problemem z usługami cloudowymi, to jest vendor lock. To jest coś, co śmieje się, jak byłem w liceum, to Microsoft robił. Pracowi Microsoftowe, żeby wszystko na Microsoftie robić. Microsoft Server, tak samo Cisco robił. Pracownik Cisco, żeby robić potem sieci na ich urządzeniach. Teraz w chwili obecnej to robi AWS, to robi cloud, Google, w zasadzie każdy. Chociażby mamy te free tiery.
Dobra, free tier jest fajny, kuszący, nie? Potestujemy, zobaczymy, napiszemy jakieś rozwiązanie. Piszemy to rozwiązanie. No ale przechowujemy tam coraz więcej danych. No dobra, jak przechowujemy coraz więcej danych, to w pewnym momencie nam się już nie chce z tego wychodzić. Stwierdzimy, a dobra, dopłacę kątem powyżej tego free tiera. No aż potem przychodzą na coraz większe rachuneczki. A potem okazuje się, że chcemy się przenieść gdzieś indziej i macie wasze dane. I za wyciągnięcie waszych danych znowu płacicie. Mamy taką sytuację, gdzie rozmawialiśmy, mamy takiego, przechowują duże pliki, o tak powiem. Mamy klienta, który przechowuje bardzo duże pliki, to są rzędu dziennie przybywa w okolicach 10-20 terabajtów. Nie? To teraz pomyślcie, jakbyście chcieli to przenieść gdzieś. Rozwiązanie jakie na to było? Lokalny NAS, żeby nie wrzucać do AWS-a. Przechowałem to u siebie z replikacją, dziękuję. Ewentualnie jakiś tam potem cold storage. Dodatkowo wiele narzędzi opakowują swoje rozwiązania. Bazy grafowe, NeptuneDB, który, że powiem, u nas się wiele razy obił o uszy. Nie do końca gotowe rozwiązanie, ale mocno promowane. Historię z Postgresem też pewnie znacie, jak przez AWS-a, przepraszam, sam Postgres, Redis zmienił licencję. Ponieważ co? Opakowali swoje narzędzia, zarabiali na tym, a w ogóle nie wspierali twórców. Więc wiele też narzędzi może w pewnym momencie okazać się, że będą niedostępne w chmurze, bo zmieni się licencja, bo jeśli AWS korzystał z Redisa i Redis powiedział, hej, jeżeli to chcesz na tym zarabiać, to płaci nam, nie? Jakieś tam ułamek procenta z waszych zarobków. Pozwól nam to rozwijać. A oni mogą powiedzieć, a tam zrobimy sobie własne rozwiązanie. No i zrobicie własne rozwiązanie, to potem już utkniecie, nigdzie nie pójdziecie. No i dobra, ale jakby właśnie być takim elastycznym, jak móc nie zblokować na dane rozwiązania, na danego usługodawcę. No, wracamy, kontenery, tak? Konteneryzujemy wszystko. Wracamy do tego samego. Teraz to było pytanie, od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chcemy wejść w DevOpsa. Skonteneryzujcie swoje aplikacje. To jest pierwsza rzecz, którą moim zdaniem powinniście umieć i z tego korzystać. Wykorzystujcie kontenery w dewelopmencie. Róbcie sobie kontenery deweloperskie. Ja osobiście, jeżeli tylko się da, a w większości się da, 99% się da, ja mam, odpalam tylko kontener Docker Compose'a, którym sobie odpalam wszystkie narzędzia, bazy danych, nie wiem, MinIO i do tego specjalny kontener przygotowany pod development z wszystkimi narzędziami. Na moim komputerze tylko Docker, VS Code, w zasadzie tyle. Nic więcej nie potrzebuję. Nawet Git może być w kontenerze. No i oczywiście nasz kochany Kubernetes. Tutaj jest jeden taki plus, który ja lubię, akurat za to Kubernetes. Jest to standaryzacja. Jak coś uruchamiać i w tym momencie każdy usługodawca cloudowy ma swoje rozwiązanie. Mamy EKS-a, mamy GKE u Google'a. Tu pozostałe to mamy już konkretne dystrybucje, K3S-a, mamy K0S-a. To są już coś, co my możecie sami sobie zdeployować. Jeżeli sobie przygotujecie w ten sposób waszą infrastrukturę, możecie szybko migrować pomiędzy. Możecie stworzyć na przykład multi-clouda, możecie uruchomić klaster kibernetycowy, który macie na kilku cloudach. Albo cloudach i bare metalu. No właśnie. Infrastruktury, jakie mamy i z jakiej możemy korzystać? No to jest ten nasz kochany cloud, gdzie w zasadzie ładujemy coraz więcej danych i w zasadzie też ich karmimy, a tak naprawdę co się z tymi danymi tam dzieje, no nie wiemy. W chwili obecnej bardzo temat na topie to jest mianowicie w oparciu o co uczą systemy, modele językowe AI, tak? Na czym jest to trenowane? No teoretycznie no mamy jakieś tam szyfrowanie, inne rzeczy, ale na pewno, czy mogą to czytać, może wykorzystują te dane. Moim zdaniem stopniowo właśnie cloud będzie trochę się zmieniał. Będziemy szli w kierunku private cloudów, gdzie będzie to na naszych infrastrukturach gdzieś stało, a jak tym zarządzać, to za chwilkę. Właśnie druga opcja to jest właśnie bare metal, czy VM-ki. Nasze stare podejście, czyli mamy nasz kochany serwerek, na niego patrzymy, dmuchamy, chuchamy, żeby tylko się nam nie zawiesił.
Oczywiście już chwilę obecnie już tak nie musimy, tak, bo możemy sobie szybciutko wziąć je, uruchomić dosłownie w parę godzin kolejny. Również można sobie ładnie je backupować i odtwarzać. Mamy infrastructure as a code, tylko odpowiednie backupy, dziękuję, spoko. Ale to jest tylko dobre, jeżeli, a to później. Bo się zagadam przy tym slajdzie. No i rozwiązania hybrydowe, moje kochane. Tu jest właśnie kwestia, moim zdaniem, tego, w co pójdziemy. My nawet u nas w Brehubie korzystamy z trochę takiego rozwiązania właśnie hybrydowego. Mamy na mamy połączenie VM-ek z bare metalem i część usług jeszcze w chmurze. I to jest fajne rozwiązanie, bo wybieracie sobie to, co potrzebujecie. Ponadto za chwilę zobaczycie do kosztów, jakie są różnice. I to rozwiązanie moim zdaniem będzie najbardziej elastyczne, ponieważ nie jesteście w stanie w dowolnym momencie się zmigrować do kogokolwiek. Możecie sobie przenieść, nawet nie wiem, stwierdzacie, że od strony security potrzebujecie mieć pewność, że nawet nie współdzielicie sieci. Nie ma problemu. Bierzecie sobie u jakiegoś usługodawcy, jakiegoś hostingodawcy, dzierżawicie całą szafę rakową. Szafa rakowa, macie do tego przydzielone własne switche, macie przestrzeń, backupy, wszystko. I tak już w kilku data center. Uwierzcie mi, że to jest tańsze niejednokrotnie niż cała chmura, którą byście postawili. No co do cen później jeszcze dojdziemy. Ale tak czy siak pojawia się sytuacja, że nam się nie chce dbać o bezpieczeństwo niektórych rzeczy. Albo niektóre rozwiązania są dla nas faktycznie wygodne. To czemu nie? To skorzystajmy sobie z clouda, na przykład, nie wiem, do SNS-a, do wysyłania jakichś rzeczy. Albo nie chcemy bawić się w bazy danych, boimy się tego, nie znamy się tym mocno. Dobrze, to postawmy sobie RDS-a z jakąś bazą, niech tam będą backupy, wszystko o to dbają. My się tego będziemy podpinać. No ale pojawia się temat kwestii, jak się to jedno z drugim ma łączyć. Czyli musimy robić jakieś tunele, jakieś inne rzeczy. Są do tego rozwiązania. Może być od prostego rozwiązania WireGuard, które bardzo chwalimy i lubimy, poprzez rozwiązania chociażby od AWS-a. Tylko pamiętajmy o tym, że przy AWS-ie płacimy za wszystko. Ruch przychodzący, wychodzący, odczyty, zapisy na dyskach. No dosłownie za wszystko. Za to, że nawet się zalogowaliśmy, śmieje się. No oczywiście jeszcze teraz pojawiają się kolejne rozwiązania i tych będzie coraz więcej rozwiązań. Edge Computing, ostatnio się dowiedziałem, że nazywają to Fog Computing. Czyli kwestia taka przetwarzania na urządzeniach końcowych. I tu możecie zwrócić uwagę, co się dzieje obecnie, chociażby odnośnie nauczania maszynowego, odnośnie AI. Co? Mamy sytuację, że pojawiły się nam procesory Snapdragon X, tak, z jednostkami NPU. W telefonach już mam jednostki obliczeniowe. I wiele rzeczy będziemy przenosić właśnie te obliczenia na nasze urządzenia. Po to, aby była szybsza reakcja. Nie musimy wszystkiego przetwarzać w chmurze. Możemy przetwarzać na jednostkach końcowych. Możemy mieć rozproszoną sieć obliczeniową. Ale to jest osobny temat. Bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, jak to ewoluuje. Jak ktoś oglądał Silicon Valley, to pierwszy sezon polecam, bo dosłownie mówi o tym, jak będziemy na lodówkach przetwarzać rzeczy. Dobra. Kiedy korzystać z cloudy? Z clouda. No przede wszystkim wtedy, kiedy nie mamy ludzi. Nie mamy, albo mamy ludzi, ale nie mamy na tyle ludzi, żeby to mógł się tym zająć. No nie ma szans, żeby się rozdzielili, sklonowali. Także tutaj to jest główne ograniczenie. Nie mamy umiejętności, albo są, mamy umiejętności, ale nie mamy wystarczająco ludzi. No druga sprawa, industry registration, jakieś standaryzacje. Niejednokrotnie, jeżeli byście robili dla klientów, chociażby właśnie ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet w Polsce, jeżeli robicie dla instytucji państwowych, macie wymagania, że to musi być u któregoś providera. Tylko w Polsce to jest polska chmura, tak? No. Także tu w tym momencie nie macie wyboru. Po prostu tam ma być koniec. No i trzeci aspekt. Nie chcemy brać odpowiedzialności za część infrastrukturalną, za kwestię tego, że nie stracimy danych, nawet jeśli ustawiliśmy sobie snapshoty. Bo jeżeli sobie ogólnie zasada jest 3-2-1, jeśli chodzi o kopie zapasowe i powinni się jej trzymać, 3 kopie zapasowe w przynajmniej 2 lokalizacjach i z czego jedna na pewno w innym miejscu. Ale jeżeli nie chcemy za to dbać, ok, przekażmy to na nich, my sobie to skonfigurujemy, powiemy, sorry, ok, snapshoty zniknęły, no nie nasza wina, oby, bo też możecie je usunąć. No i inna sprawa, nie znamy wymagań. Klient mówi, ok, mamy taką aplikację, dobra, jaki spodziewacie się ruch, ile klientów, ile danych? Nie wiem.
Dobra, no to co? No to postawmy sobie to na razie na cloudzie. Załóżmy sobie budżet, którym pilnujemy się, co się będzie działo. Włączamy monitoring, o czym Michał wspominał. Od razu obserwujemy, ile użytkowników się łączy. Czy to są ruchy rzeczywiste, czy nie. O, możemy wykryć, okazać, czy do S3 się nie dochodzą jakieś tam próby wejścia nieautoryzowane. Zacznijmy obserwować. Na podstawie tych obserwacji zdecydujemy tak naprawdę, co dalej. Jak ta infrastruktura ma się dalej rozwinąć. A kiedy on-premise? Koszt. Przede wszystkim koszt. I ponadto w ramach tego kosztu ilość zasobów. Jedną rzecz, zanim tu pójdę dalej do tych cen, to pamiętajcie o tym, że właśnie na chmurze będziecie płacić za wszystko. Dosłownie, za ruch przychodzący, wychodzący, za odczyty dysków itd. I ja to poniekąd rozumiem, ponieważ te zasoby są współdzielone. I oni muszą te zasoby jakoś tam współdzielić i próbować, aby limitować to. No oczywiście musi się kasa zgadzać, nie? Natomiast sytuacja, jeżeli pójdziecie sobie na on-premisa, tak jak wspomniałem, możecie sobie wynająć całą szafę rakową. Albo w szafie rakowej slot z na przykład konkretnymi portami i macie pełną przepustowość, bez limitów. Na cloudzie, dla porównania, tu wziąłem sobie taki z kalkulatora, możecie sobie wejść na kalkulator. Wziąłem sobie EC2, tę trójeczkę medium, dwa rdzenie, dwa vCPU, 4 giga RAMu. No i założyłem, powiedzmy, ruch wychodzący na 300 GB na miesiąc. Gdybym nie zakładał tego ruchu, to tam będzie kwota około 330-340 dolarów rocznie. Tu nie doliczam kosztów jeszcze storage'a, bo to w tej sytuacji jest to osobno liczone jeszcze EBS. No to macie koło, powiedzmy, z tym ruchem 300 GB na miesiąc. No to macie gdzieś 580 dolarów. Dobra, no to zobaczmy sobie, jakbyśmy sobie wzięli jakąś po prostu u innego usługodawcę niechmurowego. Mówię niechmurowego, bo to oni nazywają tego cloud. Ale to dla mnie to nie jest taki typowy cloud. Na przykład Hetzner w sumie się. Nie, jak coś nie podsyłam wam żadnych linków afiliacyjnych, chociaż mam. Przynajmniej nie ma nawet cloud w nazwie, jako pałcha. Ale nie, Hetzner ma Hetzner cloud. Ma cloud, bo ma robota, ma i tak samo ma clouda. No i teraz nazywają tego cloud. I z jednej strony jest fajne, bo też mają gotowe API. Macie nawet providerów do Terraforma, do Pulumi. Możecie sobie ładnie infrastructure as a code uruchamiać tą maszynę. I zwróćcie uwagę, sobie biorę sobie tą maszynkę. Ważna rzecz. Tu to są też współdzielone rdzenie. To nie są dedykowane. To tutaj przy współdzielonych rdzeniach, to jest pierwsza pozycja, to macie no niecałe 5 euro. To macie 55 euro na rok. No tak 10 razy taniej, nie? Przy współdzielonych. Jeśli chcecie mieć dedykowane rdzenie, no to was wyjdzie troszkę więcej, tam 184, ale też jak powiedzmy, nie wiem, 3 maszyny sobie postawicie, nie? No dobra, a jak wyjdzie nam przy Vermentalu? No tu mamy już duże możliwości, bo bierzemy sobie chociażby taką maszynkę, mamy 20 tam wątków, mamy 64 giga RAMu, dysk, możemy sobie to zastosować. To jest moja taka średnia cena mniej więcej. No to jest 54, no to już koło 600. Troszkę drożej wychodzi niż ta jedna maszyna w cloudzie. A mając tą maszynę, jeżeli pobawicie się, możecie sobie włączyć wirtualizację. No i we Proxmoxa, ale nie musicie się aż tak bardzo bawić. Napartego postawcie sobie po prostu Dockera. Docker Compose i inne rzeczy, dziękuję, chociaż na minimum, żebyście mogli zobaczyć. I możecie go postawić tą masę usług. To będzie wam fajnie funkcjonowało. I kolejny aspekt, kiedy w ogóle idziemy na premisa, wtedy, kiedy mamy kim to zrobić. I kim to możemy zrobić? I tutaj jest jedna ważna rzecz, że nie musimy mieć tych zasobów wewnątrz firmy. Są firmy, które się w tym specjalizują i ja znam kilka takich firm, które dosłownie pomagają wyjść z clouda. A w zasadzie wyjść z clouda, wyjść z rozwiązania hybrydowego, o którym za chwilkę będę mówił. I różnica kosztowa jest kolosalna. Właśnie, kiedy nie iść na rozwiązania typu on-premise? Wtedy, kiedy musimy iść na clouda zgodnie z wymaganiami. Nie mamy ludzi, nie mamy kim to zrobić, są wymagania biznesowe, nie znamy wymagań. A kiedy na rozwiązania hybrydowe? Na rozwiązania hybrydowe, no to samo co na on-premise, ale mamy, chcemy mieć możliwość skalowania. I rozwiązanie hybrydowe pozwala nam skorzystać z dwóch aspektów. Pierwsza rzecz to optymalizacja kosztów, która mówi nam, ok, mniej zasoby nas kosztują.
Ale jeżeli nam potrzebuje, brakuje zasobów, możemy sobie skalować się na clouda. Możecie to zautomatyzować. A jeżeli nawet nie chcecie automatyzować, to zróbcie sobie alerty. Dołożycie sobie kolejne maszyny. I ja znam trzy firmy, które, że powiem, które nadal istnieją, bo znam więcej firm, które już nie istnieją, a zrobiły ten ruch, czyli poszły z clouda na rozwiązania hybrydowe. To na przykładzie jednej firmy, to oni płacili 25 tysięcy dolarów miesięcznie za clouda. Przeszli sobie na rozwiązania hybrydowe ze skalowaniem automatycznym na chmurę, gdy dochodzi do pików. Oni tam akurat handlują rzeczami, że powiem, ogrodniczymi i mają sezonówki. I przy sezonówkach nie jesteś w stanie często przewidzieć, kiedy ludzie zaczną uderzać do was. Więc oni sobie tam jakieś marginy zbiorą i tak dalej. I taka sytuacja, gdy dochodzi tam do 70% zużycia zasobów, mówią, dobra, skalujemy się na chmurę. Ale jeżeli to utrzymuje się dłużej, to ten pik, niż na przykład, nie wiem, 20 godzin, to jest informacja do administratora, hej, dołóż nam maszynę na przykład, nie? Potem możemy tą maszynę zdjąć. I wydaje się to idealne trochę rozwiązanie. Takie lubię, ale nie jest niestety możliwe do osiągnięcia w realiach naszych. Z tego względu, że w chwili obecnej koszty deweloperów, koszty osób są wyższe aniżeli koszty maszyn. Nawet tego clouda. Biznes patrzy całościowo i stwierdza, że no to jest standard. AWS, Google Cloud, Azure poszli w takim kierunku, że po prostu stwierdzili, pokazali, że tu jest pewnie, tu jest ok, wiecie co, jak tu będzie u nas to zdeployowane, to naprawdę to będzie działać, będziecie bezpieczni. I biznes na to patrzy. Nawet jeśli by miał zarobić, oszczędzając. Chociaż to jest jeden taki przypadek, który też pojawił się niedawno. Niedawno? Rok temu jakoś tak. Zaraz mam go tam dalej. Który konkretne pieniądze zaoszczędził. W przypadku tej firmy, o której mówiłem, oni zeszli z kosztów z 25 tysięcy dolarów do 6 tysięcy złotych. Do tego to płacili około 8-10 tysięcy, czyli zapłacili około 20 tysięcy złotych. To jest też różnica moim zdaniem. Łącznie z tam uwzględniając obsługę administratorów, firmę zewnętrzną typu hostersi. Oni tam właśnie biorą administrację. W związku z tym przerzucili tą odpowiedzialność za administrację, mają wszystko przygotowane, funkcjonuje. No i tu tak sobie właśnie podsumowując, trochę zrobiłem to podsumowanie. No nie da się tego niestety zawsze zrobić. I pierwszą rzecz, na którą będziemy patrzeć przede wszystkim to, co potrzebuje biznes i jakie są realia biznesowe, gdzie, w jakim otoczeniu, w jakiej branży występuje. Czy mamy zespół, który jest w stanie na to obsłużyć. I tutaj co akurat u nas w rehabie staramy się robić, to mianowicie to, że mamy właśnie zespoły, które no, wykonują pracę dla klientów, tak? Są częścią zespołów tam. Ale często właśnie mamy domenę taką DevOps, tak? Gdzie właśnie siedzimy, staramy się pomagać tym zespołom, tworzyć tą autonomię, żeby oni umieli sobie skonfigurować CI/CD, ale również pomagamy skonfigurować właśnie środowiska, nie? Pomóc, hej, potrzeba, nie wiem, dołożyć bazę, skonfigurować jakieś rozwiązania. I tutaj, jeżeli są te możliwości, to jak najbardziej. Natomiast w przypadku rozmowy z klientem, to oszczędności, powiedzmy, miesięcznie na poziomie, nie wiem, 50-60 tysięcy dolarów, czasami to jest jeśli to jeszcze jest jakiś tam venture capital, nie. Zapłacę za dewelopera, tak? Czasami więcej. To powiedzą, nie. To jest standard, wiemy. Jeśli zmienimy firmę, to wiemy, że ta inna firma też będzie w stanie to obsłużyć dalej, nie? Natomiast tu jest bardzo fajny przykład właśnie z firmy Signals, gdzie oni właśnie przeszli z chmury do stacji bare metala. No i tu oni zaoszczędzili 7 milionów. No to już jest jedna konkretna kwota. I to jest jeden z takich przykładów, które się coraz częściej pojawiają odnośnie tego, że czy na pewno chmura jest dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem do zrobienia proof of conceptu, do zweryfikowania, ale jeżeli już firma staje się w miarę stabilna, to warto pomyśleć o tym, żeby też stabilnie planować i budżetować infrastrukturę. Przy cloudzie naprawdę ciężko jest wziąć i powiedzieć, ok, to będzie, mamy budżet taki stały miesięczny. No nie, bo jeżeli mamy
No okej, okay. Może jesteśmy w stanie, jeżeli wiemy, że nam klientów nie będzie przybywać. Mamy stałą, zamkniętą grupę docelową. Ale jeżeli nie mamy stałej grupy docelowej i mamy jakieś zmienne, to jest bardzo ciężko oszacować te koszty. Natomiast to, co warto moim zdaniem iść i poznawać, to znaczy od innej strony. Jeżeli ktoś chce pójść w kierunku właśnie powiedzmy clouda czy serwerów, to jest jedną rzecz, którą mocno zaobserwowaliśmy. Jest masa cloud inżynierów, którzy nie umieją Linuxa. I to jest przerażające czasami. Proste rzeczy, chociażby nie wiem, postawcie prosty serwer sobie. Jeżeli postawicie prosty serwer, to jakie zabezpieczenie podstawowe zrobicie? Zblokowanie dostępu, nie? SSH i inne rzeczy. To są podstawowe ataki, które są. Monitorujemy u nas sobie, ile prób jest wejścia na porty. Więc warto właśnie to, co Michał wspominał. Od czego zaczynać? Od strony branży DevOpsowej? Linux, Linux, jeszcze raz Linux. Jeżeli zrozumiecie, jak postawić sobie na bare metalu, postawić sobie na wirtualkach jakąś infrastrukturę, postawić sobie Kubernetes i inne rzeczy, to cloud dla was nie jest straszny. Bo wiecie, nad czym to sieje. Jeśli będziecie musieli skonfigurować na kilku bare metalach komunikację sieciową w sposób bezpieczny, szyfrowany, to na cloudzie będziecie wiedzieć, o co chodzi, tylko inne narzędzie. Dlatego, jeśli chodzi o te alternatywy dla clouda, są, ale ciężko przekonać biznes do tego. I ciężko zbudować zespół w mniejszych firmach, powiedzmy firmach, gdzie nie ma tego zespołu właśnie DevOpsowego czy Opsowego większego. W przypadku mniejszych firm, jeśli byście robili dla jakichś małych startupów, to powiem szczerze, to się udaje. I to dla mniejszych startupów, to ja postawiam sporo takich klasów. I to jest dla nich stała, wiedzą, że mnie to nie będzie kosztowało więcej niż. Bo to są stały koszt. Koniec. Oczywiście też podobno płacą abonament za jakieś tam administrację, utrzymanie. I to jest spoko, ale też do czasu. Aż zacząć się rozwijać. Ale wtedy jest możemy właśnie to monitorowanie. Więc to jest właśnie też podstawa. Ustawić monitoringi, alerty. Dobrze. Dzięki.